Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. To wiemy wszyscy. Mamy kochać Boga, potem także drugiego człowieka i samych siebie. Ale co to znaczy kochać Boga? Kochać Boga to nie znaczy mówić tylko: Panie Boże, jak ja Ciebie bardzo kocham. Bo można mówić bardzo wiele, ale z tego niewiele może wynikać. Kochać Boga to nie odczuwać jakieś pozytywne uczucia w sercu względem Niego. Bo uczucia są zmienne. Kiedy mam dobry nastrój, wtedy mogę mówić: Panie Boże, i czuć, jak ja Ciebie bardzo kocham i to czuję w sercu. Ale kiedy przyjdzie jakiś nastrój, kiedy będę zdołowany, to co, miłość już się kończy. Co to znaczy zatem kochać Boga? Odpowiedź daje Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli mnie miłujecie, mówi, będziecie zachowywać moje przykazania, a w innym miejscu moje słowa, moją naukę. Kochać Boga więc, kochać Jezusa i Boga Ojca, który Go posłał, oznacza zachowywać Jego naukę i przykazanie. Tylko tyle i aż tyle. A co mamy robić konkretnie? Warto o tym pomyśleć. Najpierw pomyśleć o tym, jak ja konkretnie powinienem realizować to przykazanie, bo to przykazanie jest wspólne dla nas wszystkich, ale każdy może znaleźć swój sposób jego realizacji w danych okolicznościach, pomyśleć, przemyśleć, jakieś znaleźć dla siebie drogi. A po drugie, starać się to w praktyce zrealizować. To jest bardzo trudne. Dlatego potrzebujemy kogoś, kto by nam w tym pomógł. Tym kimś jest Duch Święty. On nas może natchnąć, byśmy wymyślili dla siebie konkretną drogę realizacji nauki Pana Jezusa i dać siłę, aby to się udało. Drodzy młodzi przyjaciele Pana Jezusa, już niedługo spotkacie się z Ojcem Świętym w Krakowie. A to papież Franciszek nazwał Ducha Świętego wielkim nieznanym, czy raczej wielkim zapomnianym. I ma rację Ojciec Święty, bo przecież my zapominamy często o Duchu Świętym. Może dzisiejsza uroczystość zesłania Ducha Świętego jest dobrą okazją do tego, by sobie tego wielkiego zapomnianego przypomnieć i aby prosić Go o natchnienie, jak mamy postępować, byśmy umieli naukę Jezusa praktycznie realizować i o siły, by to, co słabe w nas, zamienił przeogromny sukces. A wszystko po to, byśmy lepiej kochali Pana Jezusa, bo miłować Jezusa, miłować Boga oznacza wypełniać Jego naukę.